Witajcie moi drodzy. W naszej stadninie gościmy wspaniałego jeźdźca i trenera Darię Kobiernik i zada mi dzisiaj parę pytań i mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca. Więc zapraszam. Jak się czujesz jako ikona współczesnego polskiego jeździectwa i autorytet wielu jeźdźców? Czy ta rola cię buduje, a może czasem przytłacza? Czy na pewno nie czuję się ikoną jeździectwa. No myślę, że polskiego na pewno jesteś. I to raczej może wykraczać już nawet dalej. Nie, myślę, że nie sądzę aż tak. Po prostu staram się robić swoje zgodnie ze swoim sumieniem i tak pracować z koniem. Cieszę się, że wiele osób to dobrze odbiera. Zdaję sobie sprawę dzisiaj, że jestem też autorytetem absolutnie dla wielu młodych ludzi związanych z jeździectwem. Był taki moment nawet chyba w tym roku, że troszeczkę poczułam wagę i odpowiedzialność tej, nazwijmy to, pozycji. Natomiast chyba może nie, że się dobrze w tym czuję. Po prostu staram się o tym nie myśleć, robić swoje, jeżeli ktoś mnie tak interpretuje i tak uważa, to jest to oczywiście dla mnie bardzo miłe. Natomiast ja jestem tylko człowiekiem, który chce jak najlepiej pracować ze swoimi końmi i cieszyć się tym, co robię i to wszystko. Okej. Okay. Czyli po prostu odnajdujesz się w tym. Staram się nie myśleć w ten sposób przede wszystkim. No. Na co zwracasz największą uwagę przy doborze konia dla siebie, zakładając, że jest zdrowy i poprawny? Czym musi się wyróżniać, byś chciała go w swojej stawce podstawowych koni? Tak naprawdę mój typ konia to koń, przede wszystkim patrzy na oko. Nie? Musi być bystrość w oku. Lubię konie w lekkim typie, takie energiczne, chętniejsze do ruchu naprzód. Dobrze się odnajduję na koniach, które... To źle nie zabrzmiało, które mnie potrzebują. Ale to jest taki typ konia, który potrzebuje trochę wyciszenia, trochę uspokojenia, pokazania kierunku, dużo cierpliwości, czyli takie konie troszeczkę, mówię, z taką większą iskierką, energią, szybkie, zwinne. Tak naprawdę to jest taki mój typ konia. Jak sobie radzisz ze stresem na zawodach, szczególnie jeśli chodzi o większe imprezy? W sumie to się nad tym nie zastanawiałam, może sobie nie radzę. Nie wiem, ja tak naprawdę przede wszystkim się koncentruję na swoim koniu i na jego potrzebach i chyba to mi pomaga. Tak naprawdę nie myślę o tym, co mnie czeka, tylko na tym, że co możemy najlepiej wykonać. Dużo czasu spędzam w stajni i zawsze jest dużo koni mam, jest dużo pracy mam przy nich i obowiązku. W związku z tym też nie mam chyba za dużo czasu na stresowanie się. Po prostu jest start za startem i trzeba na bieżąco. I też się najlepiej tak naprawdę czuję w tym, jeżeli mam sporo koni i po prostu z konia na konia się przesiadam i wykonuję po prostu kolejne parkury, kolejne zadania, kolejne czworopoki czy krosy. Wtedy człowiek jest jakby taki rozgrzany i już w takim transie. Także to mi chyba najbardziej pomaga i tak jestem już ukształtowana od paru lat i sobie tak chyba najlepiej radzę. Czyli po prostu trzeba funkcjonować tak zadaniowo, jeśli chodzi o zawody, prawda? Czyli żeby po prostu nie myśleć, że a muszę przejechać czysto parkour albo bo potrzebuję dobrego wyniku, tylko... Tak. Wydaje mi się, że to jest kluczowe. Mi jest też troszeczkę łatwiej do tego podejść w ten sposób, ponieważ... Ludzie już się przyzwyczaili do mojego podejścia. Chyba muszę się dobrze czuć, bo być dobrze przygotowany, mój koń musi być dobrze przygotowany, tak? Do tego to jest po pierwsze, nie robię nic na siłę. Najważniejszym moim celem jest to, żeby dobrze mój koń miał dobre odczucia po wykonaniu zadania, tak? Nie był zestresowany, był zrelaksowany, wykonał swoje zadanie na tyle, na ile mógł. I nie kosztowało go to za dużo nerwów i stresu. To jest jakby dla mnie kluczowe zadanie i tak naprawdę chyba ze względu na to, że na tym się najbardziej koncentruję, to nie dopuszczam sobie do siebie innych jakby stresów wynikowych. Jak wyjdzie dobrze, to jest fantastycznie. Oczywiście człowiek raczej lubi wygrywać, to jest miłe uczucie,
Ale najmniejsze jest wtedy, kiedy zrobiliśmy to w harmonii z zadowolonym koniem. Tak, tak? I razem, po prostu. Razem po prostu. Tak, więc to jest tak naprawdę mój cel i do tego się staram stosować. No i tak. No to tak naprawdę wnioskując, im większy stres, tym bardziej mamy poczucie nieprzygotowania. Czasem tak może być, prawda, że jak widzimy, że zaczyna być trudne zadanie, pojawia się bardzo duży stres, nie? Że możemy sobie nie poradzić. Tak, tak, dlatego trzeba być, no, starać się do tego przygotować przede wszystkim przez system startów. Tak jak wcześniej powiedziałaś, tak, przez system startów, przez odpowiednie przygotowanie techniczne w domu, przez małe zawody, musimy po prostu wiedzieć, że nas na to stać, tak? Nie może być wypadkowości, przypadkowości. Oczywiście zawsze może się wiele rzeczy wydarzyć, na które nie mamy wpływu, ale technicznie ja i mój koń musimy być do tego przygotowani. Po prostu, tak? Nie możemy wystawiać sobie za wysokich wymagań, ponieważ to stresuje wszystkich, a może nas cofnąć bardzo mocno w rozwoju, tak? Przy popełnionych błędach. Jeden parkour może, czy jeden przejazd może zniweczyć nasze całe plany. Lepiej mniej, niżej, za chwilę, trochę później zacząć wyżej jeździć, trudniejsze zadania, niż za szybko postawić sobie za wysokie. Kto odegrał największą rolę w Twoim jeździectwie jako trener? No, myślę, że było wiele osób, które były kluczowymi osobami, kluczowymi postaciami w moim rozwoju jeździeckim. Myślę, że na pierwszym, może nie na pierwszym miejscu, ale pierwszą osobą, która mnie kształtowała już jako młodą osobę, młodą dziewczynę, to niestety nikomu nic pewnie nie powie imię i nazwisko. To była Julia Tyszko, która prowadziła stajnię, której zaczynałam jeździć, rekreacyjną stajnię, ale przede wszystkim jej podejście do koni i dbałość o te konie, w jaki sposób ona podchodziła, jak ona rozumiała, bardzo dużo wiedzy przekazywała i takiej właśnie uczucia, subtelności, rozumienia tych zwierząt, dbałości o to, że to jest indywidualne, każdy koń jest indywidualną jednostką, a nie maszyną do zarabiania pieniędzy. Także to myślę, że taka osoba, która bardzo mocno ukształtowała moje myślenie. Z czasów sportowych, jak byłam juniorem, kluczową postacią był niewątpliwie już nie żyjący Jacek Wyszłowiecki. To był trener kadry wtedy młodzieżowej, też nas prowadził. Seniorów zgrupowania młodzieżowe też mieliśmy i tak naprawdę wyczekiwałam tych spotkań. Bardzo to były takie punkty, gdzie od których bardzo, bardzo były dla mnie rozwojowe. I te treningi mi dały niesamowicie dużo właśnie w takim sportowym rozwoju. Także to jest to na pewno. W już dorosłym życiu na pewno Małgorzata Morsztyn, Wojciech Mickunas, a aktualnie od ponad 10 lat współpracuję z Gerdem Hyszmanem, który parę razy do mnie w roku przyjeżdża. I no i jest to tak naprawdę dzisiaj jedyny od lat trener, który kształtuje moje jeździectwo. Resztę jakby pilnuję, żebym nie doszła z właściwej drogi, kontroluję moje dokonania, natomiast tak naprawdę pod kątem sportowym, no to rozwijam się sama. Kontrowersyjnym tematem w jeździectwie na całym świecie jest stosowanie patentów, czarna wodza, wypinacze, ostre, wymyślne kiełzna. Jak myślisz, dlaczego jeszcze tak wielu jeźdźców i trenerów uważa patenty za klucz do rozwiązywania problemów wynikających w treningu? No to jest pewnie pytanie do tych ludzi, którzy stosują te patenty, no, prawdopodobnie, prawda. Bo ja mogę się domyślać, ale mogę być w błędzie, tak? To na pewno jest do nich pytanie. Jedno jest pewne, ja nie lubię bardzo wszystko rozgraniczać na czarno-białe, tak? Nie można wszystkich wrzucić też do jednego worka. Jedno jest, zgadzam się z tym, że większość tych rzeczy pomocniczych, tak, wodzy, czy też ostrych wędzideł jest nadużywanych, czy też ludzie nie chcą znaleźć innego toku myślenia, że można w inny sposób zrobić. Czyli czasami można powiedzieć, że to nie jest, może nawet nie, że brak wiedzy, tylko brak poszukiwania odpowiedniej drogi. Pośpiech, droga na skróty, tak, z reguły to jest. Natomiast trzeba pamiętać, że wiele z tych rzeczy, które zostały wymienione, zostały wymyślone przez osoby
no, dawno temu i to nie osoby mądre. Wszelkie patenty, jeżeli są używane po to, żeby koniowi coś wytłumaczyć, ponieważ w inny sposób nie byliśmy w stanie tego zrobić, po to, żeby mu wytłumaczyć, o co nam chodzi i natychmiast mu zwrócić do lekkich pomocy, wtedy są stosowane właściwie, ale nie mogą być nadużywane same w sobie, jako środek do celu albo w ogóle moment, że cały zawsze w ten sposób będę jeździć. Jeżeli faktycznie nie jesteśmy w stanie w inny sposób, nie jesteśmy w stanie wymyślić, jak, w jaki sposób wytłumaczyć koniowi, o co nam chodzi, czasami można wyjść poza skalę naszych zwykłych pomocy. Natomiast tylko po to, żeby powiedzieć mu, słuchaj, chodziło mi o to. Teraz rozumiesz? Dziękuję. Ściągam wszystko, tak? Zgadza się. A teraz niestety, czy teraz, no to dawna obserwujemy tak naprawdę, że na przykład jeśli chodzi o czarne owoce, to zakładają, bo modnie, albo bo robią tak. Na przykład kiedyś zadałam takiej kobiecie pytanie, dlaczego stosuję, ale nie z przekąsem, tylko po prostu, dlaczego stosujesz, nie? Co chcesz uzyskać? Nie wiem, no mój trener tak robi. No i tak, żadnego tak. innego argumentu nie było, nie? Po prostu tak trzeba, no bo koń ma mieć głowę w dole, nie? Na szczęście dzisiaj uważam, że ten trend już się mocno odwraca, że już to mamy Zgadza za sobą. Się. Że to już jest za nami, że mimo wszystko, oczywiście, że jest jeszcze część osób, które będą stosowały z niewiedzy, jeszcze niestety nieumiejętnie, tak? Nie wiedząc po co do końca tak. to stosują, to, bo to jest najgorsze, tak? Jeżeli nakładamy patent, ponieważ jest to modne, albo nam się podoba w ten sposób, albo się nie musimy, wydaje nam się, że łatwiej nam się jedzie i nie musimy nad sobą pracować, tak? To jest problem. Także to jest bardzo istotne, żeby zawsze, jeżeli musimy stosować wyraźniejsze pomoce, czyli wyjść poza skalę naszych zwykłych pomocy jeździeckich, to po to, żeby koniowi wytłumaczyć i móc jeździć na coraz lżejszych pomocach. Tak, musi być zawsze w tą stronę. Nie odwrotnie, że musimy coraz mocniejsze, by koniowi się zniczule. Jeżeli coś jest w tę stronę idzie, to znaczy, że źle jest stosowane i w niewłaściwy sposób. Tak, ale fajnie powiedziałeś, że czuję, że to już jest za nami, bo też sama zauważyłam, że coraz więcej ludzi jest dociekających, a nie takich, którzy idą po najprostszej linii oporu właśnie, nie? Że widzę, że coraz więcej naprawdę osób po prostu zadają pytania, mówią, co im się nie podoba i nie wiedzą dlaczego, albo że to po prostu źle wygląda i dlaczego ten jeździ tak, a ta kobieta jeździ tak. I zaczyna to być naprawdę fajne, bo ja sama widzę tutaj po stajni, po swoich jeźdźcach, że nowych osobach, które przyjeżdżają i zaczynają być naprawdę świadome, że widzą różnice po prostu. Tak, to są kontrasty, nie? Myślę, że im dalej w las, tym będzie coraz lepiej. No i ostatnie pytanie. Czy poleciłabyś nasz ośrodek jako miejsce szkoleniowe? No, przede wszystkim jest tu niewiarygodnie przesympatyczna atmosfera i fantastyczne warunki. Szczególnie odkąd jest wybudowana bardzo profesjonalna hala, tak naprawdę nie mamy ograniczeń. Dodatkowo baza noclegowa i przepyszne jedzenie. Można tylko zachęcić i słuchaczy, i osoby wszystkie, które przyjeżdżają na szkolenia, do tego, żeby tu być jak najczęściej i uczestniczyć w każdych ciekawych projektach przede wszystkim, które ma się przez cały rok proponujecie ludziom. No tak, staramy się. Czyli czujesz się ugoszczona tak w 100%, jeśli chodzi o jedzenie i zawsze się czuję tutaj ugoszczona w 100%, dlatego chętnie tu przyjeżdżam. Co roku staram się być, także to sama za siebie mówi. No, bardzo się cieszę i dziękuję bardzo, że przyjechałaś do nas. Te szkolenie, kolejne zresztą, pokazuje twoją tak naprawdę klasę jako trener i jeździec, bo każdy człowiek wyjeżdża i już osoby dzisiaj chciały zaklepywać następny termin, obojętnie kiedy będziesz. Stwierdziłam, że nie mogę, muszą wszyscy mieć te same szanse, więc to pokazuje tylko no, twoją, no tak jak już wcześniej powiedziałam, klasę, tym bardziej, że to jest aż dziwne, ale dla mnie bardzo miłe i fajne, że mimo twoich właśnie sukcesów i tego, jak ludzie ciebie postrzegają, jesteś naprawdę skromną osobą. Naprawdę taką przyjemną, w ogóle zupełnie jakby, no naprawdę fajnie. Tym bardziej się cieszę, że chcesz z nami współpracować i będziemy się widzieć na pewno, mam nadzieję, następnym razem.
Ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się pracowało z tą stawką ikoni jeźdźców. Wszyscy byli bardzo pozytywnie nastawieni. Tak. To widać było, że im zależało bardzo na treningu ze mną. Bardzo byli wsłuchani. Tak. Wiedzieli też, po co przyjeżdżają, właśnie, czego się można spodziewać po treningu ze mną. Także to jest przyjemność pracy przez te dwa dni była olbrzymia. To fajnie, to dziękuję bardzo. Dziękuję.